Cześć, witam serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam parownik od firmy Aspire o nazwie K1 PVC Glass Sumizer. Ja go tutaj trochę odwrotnie włożyłem, ale pakowanie działa w ten sposób. Jest to zwykłe kartonowe pudełeczko, wiadomo, logo Aspire. Mamy okienko, przez które widać parownik. Z tyłu oczywiście jest scratch and check, czyli standard już tak naprawdę w parownikach takich lepszych firm. No i w środku dostajemy tylko i wyłącznie parownik. Parownik jest dolnogrzałkowy o grzałce tak zwanej BVC, parownik BVC, czyli bottom vertical coil, czyli grzałka nie jest druga parowa w grzałce nie jest ułożona w ten sposób, tylko jest ułożony do góry. No, parownik wygląda w ten sposób. Do złudzenia przypomina na przykład Protanka 3 Mini, rzecz jasna. Mamy tutaj oczywiście wyjmowany ustnik na uszczeleczkę. Tego nie próbowałem rozbierać, ale to jest chyba nierozbieralne, a może i rozbieralne na uszczeleczkę. No, ale nie chcę tego rozbierać. No i mamy oczywiście grzałeczkę. Grzałeczkę typowa konstrukcja Aspire. Z tym, że tutaj nie będzie widać. Grzałka jest umieszczona po prostu odwrotnie. Jest przekręcona o 90 stopni. Parownik ogólnie jest małym parownikiem. Jest bardzo fajną alternatywą właśnie za Protanka 3 Mini. Może jest delikatnie droższy, ale naprawdę bardzo fajnie się sprawuje dzięki tej grzałce. Jest to pierwsza grzałka, parownik z grzałką Vertical, jaki mam przyjemność testować. I powiem Wam szczerze, że na początku byłem dość sceptycznie do tego nastawiony, ale później, jak zacząłem testować tego właśnie Aspire K1, to powiem Wam, że przekonałem się do tego parownika, do tej konstrukcji grzałek. W Hotspocie również jest taka grzałka. Dlatego też, no, zobaczymy, jak on się sprawuje. Tutaj mamy dwa kanały powietrzne. Ja testuję na baterii Vision 1300. Bardzo ładnie się komponuje. Tutaj mamy taką konstrukcję, że to jest taki tunel jakby. I w tym tunelu tutaj siedzi właśnie ta grzałeczka. No ale zobaczmy, jak to będzie dymić. Tutaj jest oporność 1,8, jak się nie mylę. Tak, 1,8 ohma. Więc zobaczmy. Jak na mały parownik, dość dużo potrafi i powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba ten parownik. Na pewno będę go używał częściej niż Protanka 3 Mini, no ale tutaj jest Pyrex, jak się nie mylę. Budowa jest stalowa, srebrna, chromowana, mógłbym rzec. I jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, bardzo poręczny parownik. Myślę, że do każdej baterii, takie mniejsze, na przykład tak jak do Vision 1300. To było pokrótce o tym parowniku. Jeśli chcecie więcej informacji, zapraszam do sklepu dymimy.pl, bo ten sklep udostępni mi ten parownik recenzji. No i tyle. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.